Witam Was ponownie, bracia i siostry. Bóg dzisiaj pokazał mi kilka fragmentów na początek z Ewangelii według świętego Łukasza. I tak się zastanawiałem, co Bóg chce pokazać, co chce zmienić, zrobić w naszych sercach. Dla kogo z nas to słowo dzisiaj jest jakby posłane, czy dla wszystkich, czy może dla niektórych? Są to fragmenty, które ja odebrałem jako jakby odświeżenie, jakby odnowienie naszego pojmowania, czy naszego naszej odpowiedzi na pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Nie tak dawno mówiłem na ten temat, mówiłem też, nazwaliśmy to pytanie jako najważniejszym pytaniem. I myślę, że jakby ta sprawa troszeczkę ostygła, jakby ta sprawa troszeczkę przygasła, jakby taka się stawała coraz bardziej letnia. I Bóg chce nam dzisiaj pokazać wielkość, wspaniałość, niezwykłość swojego Syna, ale pokazuje to w sposób, do którego jakbyśmy niejako przywykli, jakbyśmy już się z tym zżyli. Wiemy, znamy, słyszeliśmy. Może to jest właśnie taki czas, kiedy powinniśmy nieco bliżej przyglądnąć się tym jakże znanym wersetom, tym jakże znanym historiom biblijnym. Może są pośród nas też tacy, którzy niedawno są w naszej społeczności. Może Ewangelia, Boże Słowo, Biblia to dla nich całkowita nowość. Ja zawsze się staram, kiedy szczególnie na porannych, niedzielnych nabożeństwach, kiedy widzę tu nowe twarze, nowe osoby, staram się, by mówić o rzeczach podstawowych, by wyjaśniać również te podstawowe pojęcia, te podstawowe zagadnienia, historie, jakby od nowa opowiadać, tak jakby dzieciom. I myślę, że nie ma w tym jakiegoś cofania się do tyłu, ale za każdym razem doświadczamy i my w naszych sercach takiego odświeżenia, takiego odnowienia, które sprawia, że te serca nie pozwolimy im być letnimi, nie pozwolimy im być obojętnymi. Pierwsza historia to Ewangelia Łukasza, rozdział 8, od 22 wersetu. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się, mówiąc jedni do drugich, któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają? Taki też tytuł pozwoliłem sobie nadać dzisiejszemu kazaniu. Ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje. Wielu z nas może bardzo twarzą w twarz nawet spotkało się z różnego rodzaju żywiołami, kataklizmami, katastrofami. Znacie, doświadczyliście potęgi sztormu na jeziorze czy na morzu, doświadczyliście potęgi wichury, potęgi powodzi. I dajmy sobie sprawę, jak dla człowieka, który często idzie po tej ziemi, taki nadęty, mówi, ja tu rządzę, ja tu nad wszystkim panuję, ja tutaj rozkazuję. Jak dla takiego człowieka nagle to wszystko jawi się jako coś koszmarnego, coś przerastającego tysiąckrotnie nasze możliwości zapobiegania, przewidywania, powstrzymania.
siła wody, siła powodzi, siła sztormu na środku morza czy jeziora są przerażające i zdajemy sobie wówczas sprawę z tego, że tak naprawdę to my nad niczym nie panujemy, to my tu nie mamy nic do powiedzenia. Ten żywioł się z nami w ogóle nie liczy, ten żywioł nie pyta nas o zgodę. On po prostu szaleje z coraz większą pasją, z coraz większą siłą i my na to żadnego wpływu nie mamy. W Stanach Zjednoczonych doświadczają od czasu do czasu straszliwego działania, straszliwych skutków tornada. Właściwie to nie wiadomo, byliśmy w sytuacji, kiedy prawda, wszystkie tam władze, straże, rangersi i tak dalej ostrzegali i nakazywali szybki odjazd z tego miejsca, bo nadciąga tornado, ale kiedy jechaliśmy wzdłuż jeziora i widzieliśmy te nadciągające chmury, to co się dzieje na niebie, to wiedzieliśmy, że żadna ucieczka tu nic nie pomoże, że żadne, nawet nasze najmądrzejsze starania i próby ukrycia się, nic nam ma nic nie pomogą, bo jesteśmy bezradni wobec tego wszystkiego. I cóż z tego, że my, prawda, chcieliśmy tam, no byliśmy tam po prostu w celu, żeby sobie wypocząć, żeby sobie pooglądać piękne widoki, żeby przeżyć jakieś ciekawe rzeczy, ale tornado nadciągało z taką potężną siłą i wiedzieliśmy, że żaden człowiek, żaden, nawet potężna armia amerykańska nie jest w stanie powiedzieć stop, dalej nie pójdziesz, zatrzymać. Są to rzeczy, które przypominają nam o tym, jak, że jesteśmy częścią tego wielkiego cudu stworzenia tego wszechświata. I ci, którzy nie znają Boga, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, w takiej sytuacji mogą być przerażeni, mogą być sfrustrowani, mogą wpadać w depresję, w jakieś tam, prawda, doły i tak dalej, bo nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie im pomóc. Tymczasem my znamy tego, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go. I słuchają go. Zastanowiłem się nad tymi wersetami również pod tym kątem. Bardzo często przecież kaznodzieje, mówiąc, powołując się na ten fragment pisma, mówią o burzach, o różnego rodzaju sztormach w naszym życiu i o tym, że my tak niewiele często możemy zrobić, by przeciwdziałać temu, by się temu oprzeć, by temu zapobiec. Jak często jesteśmy w naszym życiu bezradni, kompletnie bezradni i jestem przekonany, że to ta historia nie jest tylko poetycką metaforą, która właśnie nam mówi, że kiedy przyjmiesz Jezusa do swojego życia, to On wszystkie burze, sztormy w twoim życiu uciszy. Ale jest Bożą rzeczywistością, jest tym, co Bóg chce nam właśnie pokazać, dlatego że raz, że jesteśmy koroną tego stworzenia, a dwa, że Jego moc, Jego siła tak niepojęta dla człowieka są przecież nam dane z powodu miłości. Z powodu miłości, Jego miłości do nas. Zaraz dalej, ciut dalej, dwa wersety dalej w tej samej Ewangelii Łukasza czytamy tak, od 27 wersetu. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A ten owek: legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasące się na górze
i prosiły go, aby im pozwolił wejść, nie wejść, i pozwolił im. A gdy demony weszły z tego człowieka i wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Możemy troszeczkę, może nawet bardzo pozazdrościć uczniom Jezusa, że byli świadkami takich niesamowitych wydarzeń. Najpierw Jezus pokazał im swoją władzę nad żywiołami. Ciut dalej, parę godzin później, czy parę nawet minut później, widzą, jak demony opuszczają człowieka. Jak ten człowiek, który bardziej był ciężarem dla lokalnej społeczności, problemem, z którym sobie nie mogli poradzić, no bo nie byli na tyle źli, by go zabić, więc próbowali go jakoś ubezwłasnowolnić, ująć w jakieś karby, związać łańcuchami i nic im z tego dobrego nie wychodziło. I zobaczyli uczniowie, jak Bóg właśnie takim człowiekiem się zajął, jak z powodu miłości do człowieka pokazał swoją moc nad tym, co już w ogóle przekracza nasze, nawet nie tylko możliwości działania, ale też często i możliwości pojmowania, czym tak naprawdę jest świat duchowy, czym tak naprawdę jest świat demoniczny. Zobaczyli coś, co no, już przybliżyło ich jakby do odpowiedzi. Kim jest ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, a tego słuchają. Dalej pozostajemy w tym samym rozdziale Ewangelii Łukasza i czytamy o spotkaniu Pana Jezusa z przełożonym synagogi Jairem. I tam przez ten fragment od 51 wersetu, 8 rozdział 51 i następne. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali. To była oczywiście historia związana ze śmiercią córki Jaira. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, a on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Kolejna lekcja i kolejna jakby podpowiedź do pytania, kim jest ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, a tego słuchają. Nagle uczniowie widzą, że nawet coś tak nieuchronnego, coś, z czym się ludzie już dawno pogodzili, no śmierć, to każdy musi kiedyś umrzeć. Jest rozpacz, jest ból, jest tragedia, ale nie jest to nic tak niezwykłego. Na grupce poniedziałkowej gdzieś podawałem ostatnio takie dane, które znalazłem. Ponad 1 200 000 ludzi ginie rocznie w wypadkach drogowych. To nie są nowe dane. To są stare, przypuszczam, teraz jest o wiele więcej. 50 milionów rannych jest w tych wypadkach. Od czasu zakończenia II wojny światowej na tej ziemi nie ma ani jednego dnia, by gdzieś nie trwała wojna, by gdzieś nie byli zabijani ludzie. A więc niejako mogliśmy się pogodzić już ze sprawą tego, że no, ludzie po prostu umierają. A pojawia się Jezus, który przeciwstawia się śmierci, przeciwstawia się tej nieuchronności, przeciwstawia się temu, co zdawało się być ponad już wszelkie nasze siły, możliwości i Jego siły, możliwości. Dziewczynka wstaje, rodzice są osłupieni.
uczniowie odbierają kolejną lekcję, uzyskują kolejną odpowiedź na pytanie, kim jest ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje. Dla świata demonicznego, z którym zetknęliśmy się choćby w tym fragmencie opisującym spotkanie z opętanym Radańczykiem, Bóg jest rzeczywistością, jest realnością, jest częścią tego, co ten świat widzi każdego dnia, czego doświadcza, co do istnienia, czego nie ma żadnych absolutnie wątpliwości. W liście do Jakuba czytamy, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. List do Jakuba 2:19. Często wspominamy ten fragment, używając do upamiętania. Często powtarzamy ten fragment, kiedy chcemy w jakiś sposób obudzić tych, którzy co nieco przysnęli w swojej wierze, co zletnieli, stali się tacy bardziej leniwi, ospali. Bo traktujemy demony jako wrogów Boga, jako tą część świata, której tak na pewno idzie na zniszczenie, ale czytamy, że te demony, wierząc w Boga, widząc Boga, znając Boga, drżą, wierzą i drżą. A my? Bardzo dobrą odpowiedź na to moje pytanie byłoby, ja nie jestem demon, ja nie muszę się bać. One niech drżą, one niech się boją. Ja jestem wolny od tego. I ani mnie, ani każdy dzieją, którzy przypominają ten werset, nigdy nie chodzi o to, byś drżał tak, jak demony drżą. Byś się tak bał Boga, jak one się boją. One mają powód do drżenia, one mają powód do lęku, ale my powinniśmy to czynić z miłości, z takiej staranności, z takiego pragnienia, by nie dołączyć do tego, co przygotowano dla diabła i jego demonów, a jednocześnie by nie utracić tego, co otrzymaliśmy od Boga. Te kolejne lekcje odpowiadające uczniom, a także i nam, kim jest ten, który nawet wiatrą i wodą rozkazuje? Myślę, że i ciebie, i mnie prowadzą do miejsca, gdzie chcę być z tym kimś. Chcę, by on mnie chronił. Chcę, by on mnie prowadził, żeby mnie nigdy nie opuścił. Nie wiem, czy to teologicznie poprawne. Ktoś inny może z tym się będzie zastanawiał. Ale moje doświadczenie mówi, że Bóg zawsze pojawia się tam, gdzie jest potrzeba Boga. Gdzie jest pragnienie Boga. Raz na kwartał wyjeżdżamy w często bardzo licznych składach do Ustronia na dni upamiętania. I można by pomyśleć, że to miejsce, w którym od prawie chyba 30 lat już odbywają się regularnie dni upamiętania, zostało przez Boga jakoś szczególnie wybrane, jakoś szczególnie namaszczone. Bóg wyznaczył granicę Ustroń, prawda, tyle i tyle kilometrów od Koczowa w takim miejscu. Tam jedźcie, tam Bóg działa. I myślę, że wielu też tak myśli, że jest konieczność jazdy aż do tego miejsca, żeby doświadczyć Bożych cudów, by zobaczyć rzeczy, które się nam w głowie nie mieszczą, by zobaczyć, kim jest ten, który nawet wodzie i wiatrom rozkazuje. Ale tak naprawdę to miejsce jest szczególnie wybrane z tego powodu, że po pierwsze zawsze są tam serca tych, którzy chcą Bogu służyć, tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, że bez Boga nic uczynić nie mogą.
I zawsze zjeżdżają się tam serca spragnione, serca stęsknione, serca potrzebujące. Nie ma praktycznie możliwości, by nie pojawił się Bóg w miejscu, gdzie jest tylu gotowych, by Bogu służyć i tylu gotowych, by pozwolić Mu wejść do swojego przegranego, straconego, strasznego życia i zrobić tam porządek i w jakiś sposób przemienić to życie. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka moc, jaka siła, jaka potęga jest potrzebna, by przemienić nasze życie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaka moc jest potrzebna, by wyrwać nas z alkoholizmu. Coś, co było niemożliwe dla mnie, coś było niemożliwe dla moich terapeutów, lekarzy, którzy tam wpisali mi do kartoteki przypadek beznadziejny. Dla Boga było tak proste. Tak proste. Ja nie musiałem przechodzić jakiejś straszliwie skomplikowanej terapii i realizować jakiegoś super nowoczesnego programu psychologicznego. Ja po prostu tak bardzo pragnąłem, by Bóg przyszedł do mnie i rozwiązał tą sprawę. Kiedy Jezus czynił te wielkie, wspaniałe rzeczy, o których czytaliśmy tu, jakby po drodze, jakby mimochodem pojawiła się na Jego drodze nieszczęśliwa niewiasta cierpiąca na krwawy. Spragniona tego, by pojawił się ktoś, kto pomoże, kto uratuje, kto wreszcie rozwiąże ten problem nie do rozwiązania przez lekarzy, nie do rozwiązania przez ludzi. I ją też Bóg po drodze, niby mimochodem, niby zdawałoby się w jakiś sposób taki niemalże niechcący, bardziej z jej inicjatywy niż z Bożej inicjatywy, ale ją też dotknął i uleczył, bo On zawsze jest tam i On zawsze działa tam, gdzie są pragnienia wydziału, gdzie są ci, którzy raz potrafią Mu zaufać i powie, Panie, Twoja, a nie moja wola się dzieje. A dwa, ci, którzy może nie stać jeszcze na aż takie zaufanie, bo jak skoro nie znają tego Boga, to jak mogą Mu powiedzieć, Panie, Twoja wola, a nie moja, kiedy my zawsze będziemy podejrzliwi, kiedy zawsze będziemy jacyś tacy ostrożni, by nie zaufać za bardzo komuś, kogo nie znamy. A więc to też nie jest często kwestia takiej naszej jakiejś niezwykłej wiary, ale jest to z pewnością kwestia potrzeby, na którą Bóg zawsze, zawsze odpowie. Mówię to do Kościoła, który, jak obserwujemy ostatnio, nawet powiem, przyznam się, że z pewnego rodzaju dumą, a na pewno rodzaju z wielką radością w sercu. Kościołem, mówię to do Kościoła, który przestał się skupiać na swoich problemach. Choć problemów mamy tutaj tyle na miejscu, że moglibyśmy nimi spokojnie obdzielić ze 100 innych zborów i mieliby się czym zajmować. Mówię do Kościoła, który tak często zostawia swoje problemy gdzieś tam na potem, na zaś, który po prostu powierza swoje problemy Bogu, a sam wyrusza, by pomagać innym, by działać wśród tych, którzy Boga nie znają, by działać w miejscach, gdzie ta potrzeba się jeszcze nie pojawiła, dlatego że oni nawet nie słyszeli o Bogu, nawet nie słyszeli o Jezusie. A jeżeli słyszeli, to tak jak wielu, wielu w naszym kraju. Czy wiesz, kim jest Jezus Chrystus? Tak, tak, wiem, wiem, oczywiście, nie musisz mi tu mówić. Jestem, prawda, wierzący od dawien dawna, żyję w kraju katolickim, religię miałem w szkole. Może zapominamy, może należałoby rozpocząć nasze przypominanie sobie i innym o Bogu właśnie od tego fragmentu uciszenia burzy. Od szukania odpowiedzi na pytanie, kim jest ten, który nawet wiatrom i wodzie
rozkazuje i słuchają go. Może to jest dobry punkt, by zacząć się zastanawiać, kim dla mnie jest Jezus Chrystus i by wnikliwie, ciekawie, z taką ciekawością, z taką no, niemalże pasją poszukiwacza przygód, śledzić to, co, o czym pisze nam Biblia, o czym mówi nam Boże Słowo. Zaraz po tych wydarzeniach, o których wam czytałem, w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza od 1 wersetu czytamy tak. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was przyjmą, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. Posłał ich ten, którego nawet wiatry i woda słuchają, któremu wiatry i woda są posłuszne. Posłał ich, nie wyposażając ich w laptopy, komórki i jakieś specjalne przyrządy nagłośnienia, agregaty i inne tego typu przeszkadzajła, ale po prostu mówi, zaufajcie mi. Weźcie kij, weźcie sobie laskę do ręki, żeby wam się wygodniej szło, choć tu jest napisane ani kija, ani torby. W innym miejscu czytamy, nie bierzcie ze sobą niczego oprócz laski, ale to już jest kwestia podróżowania. Po prostu idźcie i w moim imieniu czyńcie rzeczy niezwykłe. Wszystkie demony są wam podległe. Wszystkie choroby mają obowiązek ustąpić przez waszą modlitwę, przez to wyposażenie, przez tą moc, którą ja wam dałem. I te słowa też czytam i też mówię do kościoła, do domu Łazarza, który właśnie rozpoczął swoje misyjne wędrówki po Krakowie i nie tylko Krakowie. Kościół uliczny działa z coraz piękniejszą prężnością. Piękniejszą mówię dlatego, że z zachwytem patrzymy, jak sam Bóg to organizuje, jak sam Bóg to przygotowuje. I myślę, że dojdziecie, bracia, też, a może już doszliście do tego momentu, kiedy nie będziecie mogli się doczekać, kiedy będzie kolejna sobota, kiedy znowu wyjdę. Tak jak ja, dzięki Bożej łasce, doszedłem do momentu, kiedy nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mógł stanąć za kazalnicą, kiedy rano będę mógł spotkać się tu z wami, bo za każdym razem jestem ciekawy, jestem podekscytowany, co Bóg dzisiaj uczyni, co Bóg dzisiaj nam powie, jak to będzie mówił. Ja wiem, co mam czytać, ale wiem, co, o czym mam mówić, ale nie wiem nigdy, w jaki sposób Bóg poprowadzi to, o czym wam chcę powiedzieć. Mój umysł, moje zdolności wysławiania się, moje zdolności jakiegoś tam myślenia bardziej czy mniej logicznego, nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia tutaj, dlatego że prowadzi i mnie, i ciebie, braci, którzy usługują na kościele ulicznym, braci, którzy usługują w więzieniach, prowadzi ten, który nawet wiatrą i wodą rozkazuje i są mu posłuszne. Nie dziwi nas władza Jezusa nad demonami. Nie dziwi nas Jego władza nad tym światem duchowym, do którego my wglądu tak naprawdę nie mamy. Ale On to przecież wszystko widzi. On to jest ta Jego rzeczywistość, której
On się porusza. Bóg jest duchem. Tak często dziwi nas to, co czyni wokół nas. Jak leczy choroby, jak wskrzesza zmartwych. Kto jak kto, ale my tu w domu Łazarza, wspominając historię wskrzeszenia Łazarza, nie powinniśmy być jacyś zadziwieni czy zaskoczeni. Przywykliśmy do tego, że Bóg, nasz Bóg jest niezwykły, że nasz Bóg czyni rzeczy niezwykłe. I to, że nazywamy się Dom Łazarza, każdego dnia jako przypomina nam niezwykłe zdarzenie, jakie towarzyszyło chorobie, śmierci, a potem cudownemu wskrzeszeniu Łazarza. Czy więc, skoro my znamy przynajmniej część prawidłowej odpowiedzi na to, kim jest ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, nie powinniśmy dzielić się tym, z tymi tam na zewnątrz? To wiem, że pierwsza odpowiedź, jaką słyszysz, to znam, wiem. Ale przecież On, ten potężny, wszechmocny Bóg, nie ma wiatry i wodę jakby pod swoimi rozkazami, ale ma to wszystko w swoich rękach ze względu na nas, ze względu na koronę stworzenia, ze względu na ludzi, ze względu na tych nieszczęśników opętanych demonicznie, ze względu na tych nieszczęsnych, którzy cierpią rozmaite straszne nieraz choroby, ze względu na tych, którzy tutaj, na tym świecie cielesnym, materialnym nie znają nikogo, kto mógłby im pomóc i niestety coraz bardziej tracą nadzieję. Kiedy jechaliśmy tu dzisiaj do was wieczorem, Ilonka powiedziała coś takiego: cieszę się, że już nie jesteśmy młodzi i nie musimy żyć w tym świecie, który nas otacza, budować tutaj od nowa życia, rozpoczynać, realizować marzeń. Kiedy patrzymy, jak straszliwy ten świat jest w tej chwili zepsuty, zdegenerowany, jak głupota panuje, jaki jest system wartości i co wyprawiają ludzie przecież. Ludzie, ale prowadzeni, opętani przez demony, opętani przez legiony demonów, to rzeczywiście, wiecie, nie wiem, czy dałbym radę przeżyć, wytrwać, poradzić sobie w tym świecie. Może siły już nie te, może brakuje mi tej energii, tej młodzieńczej przebojowości. Opowiadałem wam wiele razy, że nad moim łóżkiem zrobiłem sobie taki z liter, starannie wycinany liter i na listewkach jakichś tam przybijanych taki napis młodości, bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotów wichrów, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Fragment wiersza Leopolda Staffa, który zawsze pokazywałem mojej mamie, polonistce. Proszę bardzo, bo coś w szaleństwach jest młodości, co jest mądrzejsze od tego rozumu starszej. I ile razy próbowałem jakoś tam napominać, czy karcić, czy mówić, że robię coś głupio, to ja pokazywałem, że młodość jest jednak mądrzejsza od tych najmądrzejszych. Może dzisiaj już tak, a może dzięki Bogu, już dzisiaj tak bym nie polegał na sobie i mierząc się z rzeczywistością, która jest wokół, patrząc na wyniki konkursów Eurowizji i patrząc na skład polskiego parlamentu i tak dalej, nie załamywał rąk i nie mówił, że nie da się żyć na tym świecie. No przecież znam kogoś, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i są mu posłuszne. Są mu posłuszne. Najgorsze kataklizmy, jakie sobie możemy wyobrazić,
gigantyczne powodzie, gigantyczne tornada, jakieś burze, wybuchy, super wybuchy na Słońcu, których jeszcze nigdy w historii nie było i tak dalej. To wszystko się dzieje dzisiaj, teraz, na naszych oczach. Ale my już nie musimy polegać na naszym rozumie, na naszej szaleńczej, młodzieńczej odwadze. Mamy Jezusa Chrystusa. Mamy sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Wspominałem dzisiaj rano podczas wieczerzy, że pamiątka to nie tylko wspominanie tego, co się wydarzyło, ale też dzielenie się nawzajem nadzieją, że ten wspaniały, wszechmocny Król Królów, Pan Panów wkrótce nadejdzie. Choć tutaj będą szalałe kataklizmy, choć tutaj ludzka głupota dojdzie do jakiegoś zenitu, gdzie każdy myśli, że człowiek ma jakieś tam zahamowania, ograniczenia, że w pewnym momencie zadrży mu ręka. A kiedy wspomina się niektóre współczesne całkiem tragedie, to do dzisiaj najbardziej optymistycznie nastawionych psychologów przeraża, jak strasznie zły, jak strasznie okrutny potrafi być człowiek. Dzieje się ostatnio wspomnienia znowu tego, co wydarzyło się w 90 roku w Rwandzie. W ciągu kilku dni, tygodni wymordowano ponad 1 000 000 osób. Jaka jest granica ludzkiego zła? Jaka jest granica tych kataklizmów, które demony potrafią czynić, używając człowieka, zasłaniając się człowiekiem, kryjąc się pod tą postacią, którą Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dzisiaj nie mam zamiaru mówić wam, jesteście młodzi, dacie radę, nie przejmujcie się, będzie super. Ale chcę wam powiedzieć, że ten, który nadchodzi, ten, o którym dzisiaj wiemy, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, nie nadchodzi jako baranek, którego znowu zamordują. Nie nadchodzi jako bezdomny, pokorny nauczyciel, którego będą wyrzucać z synagog i próbować zabić i ukamieniować. Bóg w swojej łaskawości staruszkowi wyrzuconemu na wyspę Patmos, pozbawionemu wszystkich praw, które człowiekowi przysługują, skazanemu niesłusznie za wiarę w Jezusa Chrystusa na pracę przerastającą wielokrotnie jego siły i tak naprawdę skazanego na śmierć w tamtym kamieniołomie. Bóg mu pokazał, jak będzie wyglądało jego przyjście. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział od 11 wersetu. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię jego zaś brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Takiego Jezusa Chrystusa zobaczy cały ten świat. Ich dzisiejsze dywagacje, czy Jezus żyje, czy nie żyje. Wspomniałem wam rano, to czytałem ostatnio, że
ktoś tam wypowiedział się. Jezus i Mahomet już dawno nie żyją, a my tu musimy jeszcze sobie jakoś radzić z tym wszystkim. Jezus żyje. Jezus nadchodzi na czele wojsk niebieskich na białych koniach. Wyobrażacie sobie tą gigantyczną armię? Wyobrażacie sobie tą moc i potęgę, która nadciąga? Czym wobec tej potęgi są żywioły tego świata? Czym wobec tej potęgi są największe mocarstwa i największe dyktatury, najpotężniejsze armie tego świata? Ten, który nadchodzi, jest naszą nadzieją. Dlatego nie musimy się lękać, nie musimy w jakiś sposób chować się gdzieś tam po kątach, przerażeni, drżący i mówiący, ojej, co to będzie, ojej, jak to będzie. Drżyjmy, jeżeli jest jeszcze coś, co oddziela nas od Boga. Drżyjmy, jeżeli jest jeszcze coś, co sprawia, że nie zaufaliśmy temu Bogu, że jeżeli jest jeszcze coś, co sprawia, że większą nadzieję pokładamy w mądrościach tego świata, w możliwościach tego świata, w naszych własnych możliwościach, w naszych własnych zdolnościach. Drżyjmy, jeżeli ten, który nadciąga, nie jest odpowiedzią na pragnienia naszych serc, na pragnienia naszej duszy, na pragnienia naszego życia, bo kiedy to pragnienie pojawi się w całym Bożym Kościele, kiedy zgodnie z Bożym Duchem, razem z Bożym Duchem będziemy wołać, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, to On przyjdzie, to odpowie na tą szczerą, prawdziwą potrzebę. Bóg stworzył prawa przyrody również, nie tylko cały ten świat potężny, ale ustanowił też prawa, o których nieraz mówimy, prawo grawitacji, prawda, prawo, co zasiejesz, to i zbierzesz. Są rzeczy, które po prostu, można by powiedzieć, dzieją się automatycznie i niemal automatycznie. Po prostu tak to Bóg postanowił i tak się dzieje. Jednym z takich praw, o których naukowcy, fizycy nieraz mówią, to, że natura nie znosi próżni. Że natura nie znosi próżni, że tam jest próżnia natychmiast, natura sama zadziała, by wypełnić to próżne miejsce. Ale kiedy patrzymy na zasady funkcjonowania tego świata i zasady Bożego Królestwa, prawa Bożego Królestwa, prawa duchowe, o których czytamy w Biblii, to widzimy, że tutaj nie ma rozbieżności, tu nie ma jakiegoś konfliktu, tu nie ma, że tam działa tak, że tutaj wszystko leci z góry na dół, a tam leci z dołu do góry. To prawa, które funkcjonują na ziemi, są odbiciem praw ustanowionych przez Boga również tam, w świecie duchowym. A więc skoro tutaj poznajemy, doświadczamy, że natura nie znosi próżni, to też niech będzie nadzieją dla wielu, wielu z nas, że Bóg odpowie na tą pustkę w twoim sercu, na tą próżnię, która tam powstała, na to pragnienie, które tam się zrodziło. Nie musisz czynić specjalnych starań, nie musisz gdzieś jeździć na koniec świata, by Bóg zechciał wypełnić twoje wnętrze swoją obecnością. On po prostu, nawet tak jakby tutaj, oczywiście może to być jakieś zbyt lekkie traktowanie słowa, ale tak jakby mimochodem uzdrowił tą kobietę, która tylko dotknęła kraja jego szaty. Bo natura nie znosi próżni, bo Bóg zawsze pojawi się tam, gdzie jest próżnia. Ja pamiętam, jak mój brat odbierał mnie z odwykówki, już nawróconego człowieka wcześniej. Przyjąłem Jezusa, zostałem uwolniony przez Niego od wielu złych rzeczy. Jeszcze nie do końca wiedziałem, czy od alkoholu też, ale miałem w sercu takie przekonanie, że też. I pierwszą rzeczą, jaką bratu opowiadałem w samochodzie, tam w Bulowicach jechałem już na główną drogę. Mówię, że wiesz, Boguś, czego się dowiedziałem, że każdy człowiek ma w sobie takie puste miejsce, do którego pasuje tylko Bóg. Że tego miejsca nie da się zapełnić niczym innym.
I tak przyglądałem się mojemu życiu. Było to ssanie, było to pragnienie, było to upychanie do tego pustego miejsca różnych rzeczy. I seksu, i alkoholu, i hazardu, i wszelkich innych rzeczy, których dzisiaj raczej powinienem płonąć ze wstydu, kiedy sobie o nich przypominam. Ale ciągle tam była próżnia. To nijak nie pasowało, to nigdzie nijak nie nadawało się. I wreszcie, kiedy do tego miejsca pozwoliłem przyjść, wstąpić Bogu, nagle doznałem czegoś, o czym nawet nigdy nie marzyłem. Przekonałem się, kim jest ten, kto nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, a w moim życiu, przed moim życiem taki pokój, takie wyciszenie, taka niezwykła radość. Wiecie, to jest tak, jak dosłownie, jak fizycznie możesz przeżyć koniec sztormu, koniec kataklizmu, koniec jakiegoś tornada w twoim życiu. Nagle to wszystko zniknęło, odpłynęło. Jest taka cisza po burzy. Dobrze, kiedy w czasie tej ciszy po burzy potrafimy skierować nasze myśli, nasze serca, naszą wdzięczność we właściwą stronę. Bo to się stało nie przypadkiem. To nie stało się dlatego, że fronty atmosferyczne akurat zmieniły kierunek. To nie stało się dlatego, że ktoś coś mądrze wymyślił, mądrze postanowił i mądrze zrobił. Stało się dlatego, że przyszedł do twojego życia ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i są mu posłuszne i słuchają go. Przyszedł do twojego życia ktoś, kto niedługo przyjdzie na ten świat w takiej postaci, którego ten świat zobaczy takim, jak wam czytałem, jakim zobaczył go apostoł Jan na wyspie Patmos, w tym swoim więzieniu, w tym swoim straszliwym kamieniołomie, gdzie miał stracić całą nadzieję, gdzie go wsadzono, by wyparł się swojej głupiej wiary w jakiegoś Jezusa, którego przecież nie tak dawno ukrzyżowano i nie ma go nigdzie. Tam pojawiła się ta niezwykła wizja i tam się pojawiła ta niezwykła nadzieja. Wspaniała nadzieja i wspaniała wizja. Mówiłem wam ostatnio, że coraz częściej na tym świecie neguje się fakt, że Jezus powróci. Że tak się mówi w różnych reżimach, gdzie wprawdzie pozwala się łaskawie według ludzkiej łaskawości głosić Ewangelię, ale zakazuje się na przykład zgłoszenia faktu, że Jezus powróci, czy nawet czytania całej księgi Apokalipsy, bo tam za dużo takich rzeczy, które władcom tego świata nie za bardzo się podobają. Mówiłem wam, że czytałem ostatnio przerażającą, pokazałem to Ilonce i patrzyliśmy ze zdumieniem wieść, że jeden z kardynałów, jakiś tam szefów jakiejś komisji wypowiedział się, że Jezus na pewno nie wróci ponownie, że to, co mówił o swoim powrocie, to mówił po pijanemu. Że mówił to zaraz po tym, jak w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino i najwyraźniej po prostu przedawkował to wino, więc nie można wierzyć komuś, to jest pod wpływem wina. Tak bardzo by im pasowało, żeby Jezus nie powrócił. Tak bardzo by im pasowało, żeby nadzieja, która jeszcze może tkwi wielu, wielu nas, umarła całkiem. Byśmy ograniczyli Boga, byśmy ograniczyli Jego możliwości tylko do tego, że wisi na tym krzyżu, przebacza nam grzeszki i tyle. Dzisiaj czytałem wam to, co kiedyś mnie wstrząsnęło mocno. Jak możesz wierzyć w odpuszczenie grzechów, skoro nie wierzysz w uzdrowienie? Uzdrowienie mocą Bożego Słowa, uzdrowienie mocą krwi Chrystusa, uzdrowienie mocą Jego Ducha. To już temat na inne kazanie. Ale kiedy na nowo uświadamiam sobie,
jak wielki, wspaniały, jak cudowny jest ten, którego przyjścia oczekujemy. Kiedy na nowo utwierdzam się w wierze, że On na pewno przyjdzie, wbrew temu, co którym niektórym pasuje, albo niektórym nie pasuje. Kiedy na nowo uświadamiam sobie, jak wielki, jak potężny jest mój Bóg, to, wiecie, chce się żyć. Niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, czy starzy, czy przed nami trudny tydzień, czy przed nami tydzień, który niektórzy oczekują, bo wiedzą, że będą przeżywać jakieś wspaniałe przygody, wspaniałe rzeczy, które od dawna sobie planowali. Może dla niektórych ten tydzień to będzie tygodniem oczekiwania, co wydarzy się w jednym, drugim czy w trzecim więzieniu, gdzie będzie zwiastowane Boże Słowo, gdzie Bóg będzie odpowiadał na potrzeby, gdzie będzie się pojawiał w miejscu, gdzie jest ta pustka w Bożych sercach, w Bożych duszach. Może dla niektórych to będzie oczekiwanie na sobotę, co tym razem się wydarzy. Może myślę, marzę o tym, by coraz więcej było takich, którzy tak jak ja czy Ilonka z podekscytowaniem oczekujemy kolejnego spotkania, kolejnego poranka, kolejnego wieczoru, bo za każdym razem przekonujemy się, jak wielki, wspaniały jest Bóg. Za każdym razem On nas zaskakuje, za każdym razem nas zadziwia. Dla Niego uciszenie tej burzy, wydanie wiatrom, wodzie rozkazu było czymś tak prostym, tak naturalnym, że to chyba najbardziej zadziwiło uczniów. Zaspany, może dopiero co obudzony, Jezus staje, wyciąga rękę, mówi: uciszcie się. To wszystko cichnie, patrzy na tych swoich kochanych uczniów i mówi: gdzież jest wiara wasza? Gdzież jest wiara wasza? Jak bardzo bym chciał, drodzy bracia, siostry, by tu każdego dnia kolejna burza, kolejny sztorm, kolejny cyklon, tajfun, tornado były uciszane przez Boga. By za każdym razem pojawiało się w naszych sercach jakby na nowo to pytanie: kim jest ten, któż to jest ten, że nawet wiatrom wodzie rozkazuje, który taką straszną burzę potrafi uciszyć. Byśmy podekscytowani tym, co On robi, jak to robi, zachęcali się nawzajem, nawzajem budowali naszą wiarę. Takim zmartwieniem Jezusa, którym podzielił się swoimi uczniami, jest to, czy zastanie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie. Czy zastanie na ziemi wiarę. Ale byliśmy wszyscy na nabożeństwie, gdzie wspaniały brat, kończąc kazanie, powiedział: Panie Jezu, zastaniesz wiarę, bo my tu będziemy. Bo my tu będziemy. Żebyśmy sobie mogli, kochani, szczerze, z ręką na sercu, tak powiedzieć i tak odpowiedzieć Bogu: Panie Jezu, my tu będziemy. Zastaniesz wiarę. Byśmy mogli bez tego demonicznego strachu, lęku, ale z drżeniem, bojaźnią zbawienie nasze kartować i oczekiwać z ekscytacją, z niecierpliwością przyjścia naszego Pana. Oto nadchodzi. Wyobrażasz sobie ten cudowny widok? Wyobrażasz sobie tą armię na białych koniach? A na czele tej armii wspaniały wódz w szacie krwią uroczonej z wypisanym na szarfie imieniem: Król królów, Pan panów. Nadchodzi ten, na kogo czekasz. Nadchodzi ten, za kim tęsknisz. Nadchodzi wypełnienie potrzeby. Wypełnienie tej próżni, która pojawia się na tym świecie. Która jest coraz większa, coraz bardziej przerażająca. Która wchłania, wciąga tak wielu. Ale kiedy Bóg przyjdzie, wszystko się zmieni, bo tylko On pasuje do tego pustego miejsca. Nastanie tysiącletnie królestwo. Oj, będzie się działo. Oj, będzie się działo.
Niech ta nadzieja, ta ekscytacja towarzyszą nam wszystkim każdego dnia. Nie dajcie się zwariować. Nie dajcie się zwariować. Nie głosujcie na baby z wąsami, czy chłopów na szpilkach. Po prostu Bóg nadchodzi. Bóg nadchodzi. I chwała Mu za to, że ten, który nawet wiatrom i wodzie rozkazuje, przyjdzie i rozkaże. I będą go słuchać. I będą go słuchać tak, jak obiecał, tak jak zapowiedział. Amen. Amen.